Zatrzymana ciężarówka była w opłakanym stanie technicznym. Zatrzymano ją do rutynowej kontroli podczas wspólnych działań policjantów i funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzili działania ukierunkowane na kontrolę pojazdów ciężarowych, szczególnie tych, które przewożą materiały niebezpieczne. Podczas tych działań policjanci wraz z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego kontrolowali czas pracy kierowców, stan techniczny pojazdów wymagających dokumentację, rodzaj przewożonego ładunku, ilość i w trakcie tych działań policjanci skontrolowali kilka takich pojazdów. Szereg usterek, jakie wykryto w pojeździe, aż budzi grozę. Między innymi pęknięte w kilku miejscach mocowania belek stabilizujących tylne osie, uszkodzona opona, brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Na dodatek niezabezpieczony ładunek, który przywoził kierowca, był niebezpieczny. Były to środki chemiczne przewożone w sposób nieprawidłowy. Funkcjonariusze z uwagi na ujawnione wykroczenia ukarali kierowcę 4 mandatami karnymi oraz zatrzymali dowód rejestracyjny ze względu na stan techniczny tego pojazdu, który zagrażał bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ponadto inspektorzy z uwagi na tak rażące naruszenia przepisów wszczęli postępowania administracyjne wobec przewoźnika.